Wraz z celebrytą Rychem, cześć Rychu, powiesz coś? Nie. Wraz z celebrytą Rychem oraz z mitami i legendami kołobrzeskimi i oczywiście z niezależnymi mediami, tak, za kamerą, udaliśmy się w podróż śladami opuszczonych zamków, pałaców, opuszczonych miejscowości. Pierwsze miejsce, które zwiedzamy, jest to pałac, właściwie ruiny pałacu w Rynowie. Słuchajcie, jest to pałac po rodzinie von Borg, szlachta pomorska, która już widnieje w dokumentach z XII wieku. Przypuszczalnie byli to Słowianie, tak? Pierwszy z Borków miał na imię Przemysł, Przemysław. Natomiast przypomnę, że również jedna z nich, z tych Borków, była ostatnią czarownicą spaloną na stosie na Pomorzu. Słuchajcie, była to Sydonia von Borg, która została ścięta i spalona w 1620 roku w Szczecinie. Sądzono ją za czary, za klątwy, które rzucała na rodzinę książęcą Gryfitów. I być może ona również tu przebywała. Pałac jest oczywiście późniejszy. Pałac, jego ruiny pochodzą z budowli wzniesionej na przełomie XIX i XX wieku. Rychu, przytakuj. Natomiast piwnice, które też zobaczymy, świadczą o tym, że on jest wybudowany, został na budynku wcześniejszym. Ruszamy. Śladami Sydonii. Rychu, prowadź. Przed pałacem stoi wspaniały obelisk, słuchajcie, na którym widnieje napis: w walkach o likwidację oddziałów 10 korpusu okrążonych na południe od Świdwina 10 pułk piechoty 4 dywizji piechoty imienia Jana Kilińskiego 1 Armii Wojska Polskiego w dniu 6 marca 1945 roku wyzwolił Rynowo, słuchajcie. Ciekawe, kogo tutaj ci kiliszczacy wyzwolili, słuchajcie. To jest dokładnie ta sama jednostka, która walczyła później tak, o Kołobrzeg, tak, w bitwie marcowej, w marcu 1945 roku. A kogo oni tu okrążyli? 10. Dywizję SS, która się tutaj rozpierzchła po okolicach właśnie Łobza, Świdwina, tak? No i oni tutaj się, że tak powiem, strzelali, tak? Jedni do drugich, tak? Ale między innymi, jak widać, słuchajcie, wyzwolili Rynowo. Ponoć w pałacu, ponieważ nie był on ewakuowany, wisiały tutaj obrazy, wisiały różnego rodzaju sprzęty, żyrandole kryształowe, tak? A nasi to zlikwidowali, tak? Pośpiesznie. Zostało to gdzieś tam wywiezione, poniszczone. Zobaczymy w środku w pałacu, co nasi tam pozostawili po sobie. Zobaczcie, jak pięknie wyzwoliliśmy Rynowo. Pałac Borków został wyzwolony przez naszych, słuchajcie. No warto było się bić o to miejsce, żeby zadbać. Widzicie? Jaki zadbany. Tutaj wisiały też herby, tak, Borków. Były to wilki, które miały na szyjach obroże, tak? Znak zniewolenia. No chyba z herbów nic nie zostało. Ale zobaczymy też w środku. I stoimy, zobaczcie, na pięknym podjeździe. Zobaczcie, tutaj jest podjazd. O, tak? Tu jest podjazd. Tutaj podjeżdżała karoca. Jaśnie Państwo mogli sobie wejść na schody. Tutaj stała, słuchajcie, oczyma wyobraźni można sobie, że tak powiem, pomóc. Szklana, piękna weranda tutaj stała, tak? I oni sobie tutaj wchodzili po schodach, o, do środka, do pałacu. O, widzicie? Taki, o, tyle zostało po schodach. O. Tutaj wchodzili i jak wchodzili, to się jeszcze wówczas ten strop pod nimi nie zawalił. Dopiero później, tak? Później, jak weszli tu pierwsi sekretarze, jak tutaj zrobiono, że tak powiem, siedzibę dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Rolnego, które tutaj funkcjonowało, tak? Ale również mieścił się tutaj
Wiejski Dom Kultury. Ale kulturę widzimy, zobaczcie. Ta kultura to nam z każdego okna w tej chwili tutaj krzyczy do nas. Kulturalnie. Jesteśmy w piwnicach pałacu Rynowskiego. Takie widać sklepienia, te wzmocnione belkami stalowymi. No i słuchajcie, ściany tak z materiału mieszanego, bo zarówno jest granit, widać tu takie kamienie wmurowane, jak i cegła. Tutaj widać jakieś podłużne okna, które zostały później zamurowane. No generalnie bardzo, bardzo porządnie utrzymane piwnice, tak po borkach. Zobaczcie. Z pewnością trzymano tutaj dobre wina kiedyś. I możemy w tej chwili spojrzeć w górę. Z perspektywy piwnicy widzimy te piękne stropy, które się zawaliły. Ciekawe, co tutaj w momencie, kiedy one się zapadały, tańczono. Z pewnością kozaczoka. Zdjęcie z fleszem na tle platana. Słuchajcie, przepiękny, olbrzymi platan. Jeszcze inne drzewka, które tutaj rosną. Jesteśmy w części ogrodowo-parkowej za pałacem w Rynowie. Chociaż jak zaraz zobaczycie, co też widzieliście wcześniej, chyba nie w Rynowie, tylko w Ruinowie. Spójrzcie, zachował się we fragmentach portyk z piękną kolumnadą. Tak, nad nią to wisiały właśnie herby borków. I tędy można było zejść do części ogrodowej, ażeby zażyć świeżego powietrza. Teraz, ażeby zażyć we wnętrzu pałacu świeżego powietrza, nie trzeba wychodzić na zewnątrz. Ci, którzy zdobyli to miejsce po 1945 roku, zadbali o to, żeby dużo świeżego powietrza dostało się do wnętrza pałacu. W części parkowej zażywamy świeżego powietrza. Słuchajcie, i widzimy jakieś fragmenty wystające z ziemi budowli hydrotechnicznej, to jakiś odpływ wody, przypuszczalnie odstojniki do kanalizacji. I zobaczcie, ciocia Sydonia wpadła do studni i tam spoczywa chyba od studni. Trzeba uważać więc, moi złoci, by się przypadkiem nie napić cioci. I zobaczcie, nasi tu byli, zobaczcie, łowcy tajemnic, poszukiwacze skarbów, jak dziki, rozryli po prostu ten park, mnóstwo dołków, a w dołku co widzimy? Kawałek cynkowej blachy. O, najprawdopodobniej z dachu jakiś fragment rynny, tak, cynkowy. Albo kawałek trumny, może. Może. Na wjeździe do pałacu w Ruinowie stoją dwie kolumny. Na jednej z kolumn jest lew pałacowy. Stoimy przed furtką dla niskich. Słuchajcie, z Ruinowa przyjechaliśmy do Rosenow, czyli Rożnowo-Łobeskie. Słuchajcie, tej bramki się już nie otworzy, nie? Tej bramki się nie otworzy. Są tylko ślady po tubylcach. Autochtoni pozostawili tutaj po sobie, tak, takie różne artefakty. Zobaczymy, co się mieści w pięknym parku przypałacowym. Wejdźmy do środka. I piękny wjazd do pałacu. Ślady kół wiodą do XIX-wiecznej budowli, którą za chwileczkę zobaczymy. Zostały ściany, cieszą oko.
mity i legendy kołobrzeskie penetrują. Ale w pałacowy Rycho wraz z nami. Boczne wejście dla służby. Śliczny dywan mchu na schodach się rozpościera. Idziemy po zielonym. Jesteśmy we wnętrzu tego kolejnego pałacu. Słuchajcie, mamy szczęście. Jest to budynek chroniony. Co go chroni? Chroni go wpis do rejestru zabytków. Salon ogrodowy, słuchajcie. Tak wypoczywa miejscowa ludność, a za nami prehistoryczna lodówka. Słuchajcie, chłodnia. Tam z pewnością trzymano jadło na grilla. Tak? O, mamy grilla. Słuchajcie, piękna ta Polska, ojczyzna nasza. Jak to śpiewał Bukartyk, aż chce się płakać, po prostu chce się płakać. Płakać się chce. Idziemy do chłodni. Nieopodal chłodni, którą przed chwileczką widzieliśmy, widać fragmenty ścian po zabudowaniach folwarcznych. Stały tu budynki wzniesione z kamienia, z granitu, z kamienia polnego. Naprawdę wiele trudu musieli się sobie zadać ci ze spalonych wsi i głodujących miast, którzy przybyli na tę ziemię, ażeby je zasiedlić. Ciężko było je rozebrać, ale się udało. Jak nie my, to kto? Twórca Bauhausu, jakby nie patrzeć, pozostawił po sobie na tej drawskiej ziemi obiekt. Z reszty majątku nic nie pozostało. Wszystko nasi uprzątnęli i zrobili z tym porządek. Mamy zabytek, tak, świadczący o wczesnej twórczości Waltera Kropiusa. Obiekt wzniesiony na początku XX wieku. Mówimy dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Remek i ja jesteśmy w Jankowie, Jankowie, gdzie jest spichlerz stary, już rozpadający i zabytkowy i w ogóle. Ale słuchajcie, jesteśmy na terenie przepięknego parku, gdzie jest stawek, który nas strasznie zachwycił, bo ma pomarańczową wodę. Znaczy generalnie nie wodę, tylko podłoże, bo tu wszędzie widać, widzimy, że jest pełno czerwonej gliny. Ale tak, tak wygląda jakby po prostu ten stawek, znaczy tutaj stróżki tego... No, strumyka brały gdzieś tam swój początek spod właśnie spichlerza. No co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że sezon Milka uważamy za otwarty z wielkim hukiem i czekajcie na dalsze relacje. Jest słoneczko, pogoda ładna. Tak, właśnie, jest bardzo tak. Ciepło. Z Kołobrzegu wyjeżdżaliśmy, było zimno, padał deszcz, a tu proszę, słonko, ciepło, chyba z 18 stopni już jest. A za momencik sobie pojedziemy do wsi Brzeźnica, to taka wioska opuszczona, która ma 5 gospodarstw i kościół jest opuszczony właśnie. Bardzo ciężka droga dojazdowa jest do tej wsi. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. No okaże się, jak te deszcze ostatnie, które padały. Były jakieś deszcze? Były, u nas były, a ciekawe jak tutaj, jak sobie poradzimy z tą drogą, bo jest to po prostu leśna droga, no ale jesteśmy dobrej myśli, że jakoś dużo samochodów jest, to sobie jakoś poradzimy. Ktoś kogoś będzie wyciągał z błota najwyżej, nie? Jakoś dojedziemy. Tak, albo na piechotę, tak. No, myślę, że też bardzo fajne przeżycie będzie zobaczenie tej wsi opuszczonej.
gospodarstwa, domy, kościół, cmentarz stary ewangelicki. Bardzo fajnie będzie. No Rysiu to żyje swoim życiem. Każdy, kto wie, to wie, że zawsze się z Rysia śmieje, że to jest celebryta, bo to taki przytulaśny pies. To jest taka po prostu grupowa maskotka. Jeszcze gdzieś jeszcze jest jedna, dołączyła teraz do niego Doda. To jest taki, Doda to jest taka psia mama, która wykarmia bardzo dużo kotków i uwielbia po prostu kotki i po prostu bez przerwy jest tą taką opiekunką. No i też tutaj nas bez przerwy liczy. To jest taki, właśnie chyba gdzieś uciekła i nas szuka, bo zawsze wszystkich strzela do kupy i liczy jakieś 10 osób, to musi być 10 osób i nie może być mniej. I jeszcze jedno. Wszyscy muszą chodzić, bo jak stoją, to już Doda jest nerwowa. Siema, mity i legendy, wiosna w terenie, jak widać w toku, lecimy zaraz na inną miejscowość, opuszczoną wieś Brzeźnica, koło Drawska Pomorskiego, z kościołem, tam zobaczymy co dalej, teraz jesteśmy w Jankowie Pomorskim, opuszczony jakiś spichlerz, tam kogoś, któregoś, jakiegoś gościa, fajny temat, ale tylko do obejrzenia z zewnątrz, bo zamknięty, jedziemy tam, tam jest wszystko pootwierane, to zobaczymy jak będzie na miejscu. A może ten, my się zatrzymamy na chwilę, rybę złowimy na obiad, dobra? Bo tutaj piękne jeziorko jest, widzę. Wędkę zaraz wyciągnę, zarzucę. Okej, zatrzymuj się, a my jedziemy dalej, nara. Dogonisz nas w Brzeźnicy. Ładnie to będzie sepka. Nie, no nie będę wam tego robić, bo nie złowię aż tyle, żeby wszystkich wykarmić. Dotarliśmy do rozwalisk starego młyna, zbudowanego z potężnych głazów granitowych, jak widać, tak? Brzeźnicka Węgorza. Tak się nazywa tutaj rzeczka, która przepływa, taka struga. Struga była wykorzystywana za dawnych czasów do napędzenia młyna wodnego. Zresztą ich było tutaj widać kilka po drodze, tak mnie mijaliśmy. Spójrzcie, świetnie tak widoczne takie mocowania pod belki stropowe. No i rura zsawna. Cały młyn wodny był napędzany energią ze strumienia. W obecnych czasach tak bardzo szukamy tej ekologicznej, czystej energii, a tyle jej, słuchajcie, płynie przez całą Polskę do morza i jest niewykorzystanej, że można by było zasilić tym San Francisco. Przyjechaliśmy do opuszczonej wioski, słuchajcie, tej, myślimy, nie będzie żywej duszy, tak? Nie będzie ludzi. A się okazuje, że sami znajomi. I grupa rekonstrukcji historycznej Gryf. Słuchajcie, co wy tutaj robicie? Co kręcicie teraz? Film o powojennej antykomunistycznej partyzantce. Temat niesłusznie czasami zapominany, o którym warto pamiętać. Wszyscy wiedzą, czym było powstanie styczniowe, listopadowe, wielkopolskie. A tutaj było bunt ludzi w sumie na większą skalę i nie wszyscy o nim pamiętają. Często temat jest zakłamywany. Zgadza się, czyli po 1945 roku i kawalerzyści, tak, polscy, którzy szaleli na Pomorzu Środkowym. Tak, bo zagon żelaznego, szwadron żelaznego Zdzisława Bladochy, to działał w sumie na podobnej zasadzie, jak działały właśnie zagony kawaleryjskie. Odskok, doskok, szybka akcja, tam gdzie się najmniej przeciwnik spodziewał. Mhm. Czyli ziemie zwane w słusznie minionych czasach ziemiami odzyskanymi starali się odzyskać również ci, którzy walczyli za wolność naszej ojczyzny, a grupa rekonstrukcji historycznej Gryf stara się o tym pamiętać i przypominać.
kultywować tę pamięć, dokładnie. Przy czym muszę jeszcze zaznaczyć, że oddziały właśnie Łupaszki Żelaznego, które tutaj stacjonowały, składały się głównie z tak zwanych zabugowców, kresowiaków. Tak jest. I zwycięzcą jest historia. No i słuchajcie, i kapitalny mundur, ale że myślę, żeby opowiedział o nim sam jego właściciel. To znaczy nie jestem właścicielem tego munduru, tutaj skorzystałem z uprzejmości Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej Gryp, bo ja reprezentuję stowarzyszenie tutaj z kolegą imienia kapitana Antoniego Rymszy, pseudonim Max, też żołnierza dowódcy 3 Szwadronu 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej pod dowództwem legendarnego majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka. I tu jak kolega pewnie wcześniej wspominał, odtwarzamy tutaj bitwę pod Woźnianami z 31 stycznia 1944 roku. No i na zaproszenie gryfu po prostu bierzemy w tym udział. A tak jak wspominałem, umundurowanie to było w gestii właśnie Marcina, czyli szefa gryfu. Na temat ewentualnie kapitana Antoniego Rymszy, który też będzie odgrywał bardzo ważną rolę, tak jak twierdzi na przykład sam profesor Leszek Bednarczuk, że był to jeden z najważniejszych żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady. Także spotkał mnie ten zaszczyt, żeby odegrać jego rolę w tej bitwie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Zwycięzcą jest historia. Słyszymy, Niemcy strzelają. Idziemy zobaczyć, jak słusznie giną. Dziękujemy. Hände hoch, was machen Sie? Przetłumaczę. Dzień dobry panu. Co pan dzisiaj tutaj robi, tak ładnie ubrany? No niestety, ścigamy partizanen. Banditen. Banditen, tak, polnisze banditen. A tak naprawdę kręcimy sceny do filmu pod tytułem Lufa. Rudy 24. Kręcimy sceny do filmu Lufa. Bardzo fajnie. Także widzicie, mieliśmy znajomych po stronie polskiej, też spotkaliśmy znajomych Niemców. Pan też mówi po niemiecku? Ja na to się, bo tak? Jestem polski banditem. Tak? Jak się umiera przed kamerą? Tak nieźle, no parę razy idzie się człowiek przyzwyczaić, także. Ile razy pan już zginął? Jeszcze ani razu, ale tam zginę potem. Ale nie mówię o tym filmie w ogóle. No żyję jeszcze. Szczęściarz, nie? Jeszcze. To samo, ale to samo, całość. Wszystko. Całość. I mamy zrobioną scenę.
Dobra. I ma być koniec. Nie? I będzie koniec i pójdziemy sobie już pod kościół, a pod kościołem już elegancko sobie ponapieprzamy z bliska, z daleka i będzie to szybciej. Już pójdziemy, musimy tempo podkręcić. Kurde, mamy tempo ślimaka. Takiego tempa jeszcze nie było, ale zawsze pierwszy dzień zdjęcia wyjdzie do dupy. Cześć Jarku, przyjechaliśmy w odludne miejsce, tu miało nikogo nie być, po prostu cisza, głusza, koniec świata. A ty proszę bardzo, bożyszcze mojego syna i wielu młodych ludzi opowiadających historię, umysł równie chyba z dużym defektem mózgu jak mój. Tak? Co wy tu robicie? Cześć, słuchaj, dziękuję za te słowa. Nagrywamy film, przenosimy się do lat 40. XX wieku. Chcemy nagrać film wojenny, ale mamy problem z dużą ilością osób, które przyjechały w ten piękny, chyba jedyny dzień w tym roku, który jest ciepły i wykorzystują tą pierwszą wiosenną aurę. No mam nadzieję, że nam się uda jakieś pierwsze ujęcia zrobić, bo plan jest ambitny, a czas nas, nie ukrywam, goni to strasznie. Widzę, że nasi przyjaciele z grupy rekonstrukcyjnej Gryf, a za nimi czołgi typu BMW, Fiat, Polo i inne samochody przemykające. Łatwo dojechać tutaj nie było. Przyznam szczerze, że jak ktoś jeździ samochodem na niskim zawieszeniu, to nie polecam tu w ogóle przyjeżdżać, ale faktycznie tak, jesteśmy tutaj z ekipą z grupy rekonstrukcji historycznej Gryf. Mamy ekipę z grupy rekonstrukcji historycznej z Regii. Także no, jest trochę ludzi, którzy przyjechali tutaj. Przyjechała jeszcze grupa z Ostoja, z Ostrołęki. Także no, kawałek Polski. Panowie, tak, zjechało się. W super. Miejsce. A powiedz mi, kiedy ten film będziemy mogli obejrzeć? Plany są takie, że jesień-zima tego roku na pewno, bo zazwyczaj zaczynamy zdjęcia robiąc na wiosnę, wiosnę-lato, jesień zaczynamy montaż i wtedy albo początek zimy, albo końcówka, albo środek końcówka jesieni jeszcze będzie w tym roku na pewno całość dostępna na YouTubie. Nie będziemy już głowy zawracać, bo jesteś bardzo zajęty z tego co widzę, biegasz i filmujesz i sporam kalorie. Krzyczysz, wiosna, sporam kalorie. Mam prośbę tylko jeszcze wejść, zaprosić wszystkich do swojego programu. A, no dziękuję bardzo, słuchajcie, tak wiem, ostatnio dawno mnie nie było, bo mam remont i przeprowadzkę, jest naprawdę ciężko, żeby znaleźć chwilę, żeby nagrać, ale obiecuję, że w tym tygodniu będzie nowy odcinek, więc zapraszam wszystkich na kanał Co za Historia. Dziękuję. Zwycięzcą jest historia. Tak jest. I na koniec naszej pięknej wycieczki przekonaliśmy się, że ażeby ujrzeć gejzer, nie trzeba jechać na Kamczatkę, na Islandię, nie trzeba odwiedzać parku Yellowstone. I postanowiliśmy jednak tutaj z Rychem, naszym tak, lwem pałacowym, zażyć kąpieli błotnej. Także do widzenia i zapraszamy na kolejny wyjazd w nieznane. Ooh.